Państwa, fotografia jest dziedziną sztuki, gdzie nie aparat robi zdjęcie, tylko osoba, która trzyma ten aparat. Miłość do fotografii to się zaczęła jeszcze zupełnie w dzieciństwie, kiedy mój tato dał mi do ręki pierwszy aparat, chyba mając 8 czy 9 lat, no i uczył mnie sztuki fotografowania, no i tak to było. Wszystkie negatywy mam do dzisiaj i aparat też mam do dzisiaj. Festiwal fotografuje już właściwie od 25 lat, więc trudno w tej chwili właściwie wybrać z tych lat fotografię, zwłaszcza, że tutaj jest 19 fotografii wielkoformatowych, natomiast plus jeszcze mniejsze jest ich 5, w sumie 24 zdjęcia, więc z kilku tysięcy czy z kilkudziesięciu tysięcy to jest jednak ciężko cokolwiek wybrać. Są to zdjęcia głównie ukazujące festiwal, ale może pod kątem takim portretowym. Są bardziej portrety ludzi, którzy właśnie tam uczestniczyli, z tym, że nie portret, tak jak my to rozumiemy, że ktoś siada i robi zdjęcie portretowe na przykład do dowodu osobistego, tylko to są portrety, niektóre w całości, jak tańczą, ale żeby pokazać właśnie pojedynczą osobę czy parę. Zdjęcia pochodzą z ostatnich 10-11 lat. Ludzie wszyscy są bardzo chętni czy do opowiadania, czy do fotografowania. Nie spotkałam się z jakąkolwiek właściwie odmową przez ten czas. Z tym, że wiele zdjęć jest robione teleobiektywem. Wiele osób jest fotografowanych na scenie, na tle właśnie takiej niekolorowej, ale takiej bardziej monochromatycznym tle. Jedni właśnie pokazują swój charakter, pokazują mimikę na twarzy, i natomiast inni z kolei pokazują swoje piękne stroje. Ale można zobaczyć na tych zdjęciach to, że wszyscy potrafią się bawić, że są zadowoleni z tego, co robią, nie robią tego z przymusu, tylko rzeczywiście się tym bawią. Jedno ze zdjęć, ukazujące Rumunów, wygrało ubiegłoroczny konkurs fotograficzny, etnograficzny w Rumunii, w którym biorą udział najlepsi fotograficy rumuńscy. Także dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, że ja dostałam właśnie główną nagrodę. Serdecznie dziękuję, gratuluję i mam nadzieję, że będziemy dalej jako miasto współpracować z wszystkimi tymi, którzy będą tak kochać sztukę, jak Państwo artyści tutaj kochają. Dziękuję.